Witajcie, jestem kubkiem Starbucksa. Wyglądam tak, o, tak wyglądam, la 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 la. To nie jest reklama i Starbucks nie zapłacił Klaudii Klarze za to. La 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 la. Dobra, słuchajcie, wytłumaczcie mi to. Tak na spokojnie, bez nerwów, bez chamskich tekstów, bez ubliżania sobie, bez kłótni wzajemnej. Po prostu wytłumaczcie mi, co jest kurwa takiego magicznego w kubku ze Starbucksa, że wszyscy go postują na Instagramach i Facebookach. Co jest takiego w tym kubku wyjątkowego? Biały, tekturowy, z chujowym logo kubek. Może to jest sprasowany grzybek halucynogenny, że po prostu zjadasz ten kubek, nagle cię wykręca i wow! Ale zajebisty kubek! Zdjęcia kubka, kubek kurwa ze Starbucksa. Postuj Instagram, postuj kurwa, postuj wszędzie, gdy na całym świecie spostuj, że mam kubek od Starbucksa! Ja nie rozumiem. Kwiaty rozumiem, bo kwiaty są piękne, przyroda rozumiem, psy rozumiem, nawet kotki kurwa rozumiem. Ja nawet kotków nie hejtuję. Ale, bo rozumiem, że to jest zwierzę żywe i jest urocze i ma jakąś inteligencję, coś sobą reprezentuje, ale to... Co tam było takiego ciekawego w tym kubku, że kurwa wszyscy macie na Facebookach swoich, co z biedy jakiejś ciężkiej pochodzicie? Kawę w życiu nie piliście z kupionej w kawiarni? Co się z wami dzieje? Naprawdę taka ciężka bida była w domu, tak? Że 12 zł wydane, to trzeba to sfotografować? Co jest? Jeszcze są te zajebiste zdjęcia jedzenia, bo ja jestem w stanie zrozumieć, jeżeli ktoś był na naprawdę wykwintnej kolacji, albo wykwintnym obiedzie, albo śniadaniu i zostało mu podane coś przepięknego, w przepiękny sposób, zupełnie inne, niż wszyscy sobie robimy sami w domu. Ale jak ja widzę zdjęcie spaghetti, jak ja widzę zdjęcie sałatki, jak ja widzę zdjęcie jajka z sałatką, tosta, to znowu mi przychodzi to pytanie, kurwa, ja pierdolę! Dlaczego? Dlaczego? Co się stało z twoją głową? Dlaczego uznałeś, że wrzucenie jajka z tostem jest kurwa czymś wykwintnym? Dlaczego wrzucenie sałatki z fetą jest dla ciebie czymś ekskluzywnym? Czy naprawdę w Polsce jest taka ciężka, patologiczna bieda, że ktoś sobie kupi kawę ze Starbucksa i sałatkę z fetą i musi kurwa to wrzucić na tego jebanego Facebooka i musi kurwa to wrzucić na tego jebanego Instagrama, bo się brandzluje tym, że to ma? Przepraszam. Przegięłam? Przepraszam. Ja czasami jak tak emocjonalnie coś wchodzę, to mnie tak trochę ten ponosi. Już się uspokoi, już się uspokoi. Także tak, nie, że tak, bo jest jeszcze jest kurwa moje ulubione. Perełeczki po prostu. Balerinki. Poczekajcie, wam pokażę, jak się robi zdjęcie w balerinkach. O, tak wyglądają zdjęcia z balerinkami na Facebooku, tylko tutaj to jest wszystko tam powiązane, ładnie stoi sobie dziewczyneczka, la la la. I takie zdjęcie wrzuca na Face'a. I teraz wytłumaczcie mi, po co? Co tu chcieliśmy pokazać? Jakby, la la la, mam buty? No nie wiem, bo mieszkałam wcześniej w Afryce i nie miałam butów? Tak naprawdę w domu kazali mi chodzić na boso, zima, nie zima, to są pierwsze moje buty w życiu, to sobie je wrzucę na Instagrama i na Facebooka. La 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 la. Mam pierwsze buty. Taka mała dygresja a propos bucików. Brzmi troszeczkę, jakbym była nietolerancyjna. Ale jestem jak najbardziej tolerancyjna, mam kolegów gejów i nawet ich nie biję i nawet z nimi rozmawiam, nawet dam im buzi, potem szybko odkażam tutaj tę część twarz, bo chuj wie, czy nie ma HIV. Żartowałam! To nie jest ich wina, że oni się tacy urodzili! To nie jest wina ludzi z zespołem Downa, że się tacy urodzili. To nie jest wina ludzi bez nóg, że się tacy urodzili. To nie jest wina ludzi głuchoniemych, że się tacy urodzili. Natomiast homoseksualizm jest czynnością seksualną. Polega ona na tym, że facet decyduje się na wprowadzenie penisa w odbyt drugiemu facetowi. Koniec, kropka. To nie ma nic wspólnego z urodzeniem. Tylko z seksem. Ja rozumiem tą walkę o prawa do tego, żeby ludzie, którzy decydują się na wkładanie penisów w odbyty, też mieli prawa. Skąd to brzmi kuriozalnie?
kazanie, nie? Ostatnio z moją siostrzenicą i z bratankiem moim doszliśmy do wniosku, że będziemy niedługo nie będziemy komunikować się zdaniami. Będziemy się komunikować hashtagami, będziemy się komunikować hasłami. Czyli na przykład to, co teraz tutaj się dzieje, to będzie hashtag wideoblog, hashtag Claudia Clara, hashtag pojazd po Starbucks, hashtag pray for Claudia Clara, hashtag Justin Bieber, hashtag taka sytuacja, hashtag śmieszne, hashtag kurwa gówno, hashtag sram na to, hashtag Palestyna, hashtag 27 milionów ludzi na świecie jest niewolnikami. I z tą oto optymistyczną informacją zostawiam Was na koniec. Kto nie wierzy, ten sobie sprawdzi stronę Free the Slaves, na dole podaję link. Tam możecie sobie przeczytać o tym, że mamy największy współczynnik niewolnictwa na świecie. I to są ludzie, którzy produkują m.in. kubki, torebki, buciki i wszystko, co postujemy bardzo fajnie za 2 złote na Instagrama. Pa! Subskrybujcie mój kanał! Subskrybujcie!